Technologia Tank Mix cieszy się w ostatnich latach dużym zainteresowaniem, ponieważ posiada szereg zalet. Do tych zalet należą oszczędności związane z mniejszą ilością wyjazdów na pole. To z kolei się wiąże z mniejszym ugniataniem gleby, z mniejszym ugniataniem roślin, lepszą organizacją czasu pracy, zwłaszcza w okresie, kiedy to spiętrzenie zabiegów agrochemicznych jest duże, oszczędności robocizny. Szacowane to wszystko jest, że te oszczędności pod względem ekonomicznym sięgają 30-40%. Pozwala również na to, że łączne zastosowanie środków ochrony roślin rozszerza zakres ich stosowania i może spowodować lepsze, skuteczniejsze działanie. Natomiast mimo niewątpliwych zalet, ta technologia nie jest wolna od wad i należy ją zawsze stosować ze szczególną ostrożnością. Do tych wad możemy zaliczyć wystąpienie efektów niepożądanych, trudności techniczne z wykonaniem zabiegu. Jeżeli ciecz robocza nie jest odpowiedniej jakości, może spowodować problemy z poprawnym wykonaniem oprysku. Możemy uzyskać efekty niepożądane, na przykład fitotoksyczność na naszych uprawach. Dlatego najlepiej jest przed zastosowaniem łącznego agrochemikaliów zapoznać się z listą zaleceń, czy dane środki, które chcemy zastosować, są na tej liście i czy mogą być łącznie stosowane. Takie listy są dostępne na stronach internetowych różnych instytutów badawczych, między innymi Instytutu Ochrony Roślin w Sośnicowicach. Jeżeli na etykiecie lub zaleceniach nie mamy informacji o możliwości łącznego stosowania tych chemikaliów, możemy spróbować na własną oczywiście odpowiedzialność zastosować mieszaninę tych agrochemikaliów, ale żeby zminimalizować ryzyko, najlepiej wykonać taki wstępny test na fizykochemiczną zgodność. Przeprowadzenie wstępnego testu na fizykochemiczną zgodność mieszaniny agrochemikaliów powinna być zrobiona zgodnie z takim schematem, jak i wykonanie mieszaniny agrochemikaliów już w zbiorniku opryskiwacza. Aby taki wstępny test przeprowadzić, powinniśmy wziąć naczynie o pojemności około 2 litry. Żeby on był reprezentatywny, powinniśmy użyć około litra do 1,5 litra wody. Ta woda powinna być taka sama, jak później zostanie wykorzystana do oprysku. Powinniśmy zaopatrzyć się w coś do mieszania i miarki, które będą nam służyły do odmierzania naszych agrochemikaliów. Bardzo ważną rzeczą jest, żeby przeliczyć zalecane na etykiecie dawki na hektar na tą ilość cieczy roboczej, którą będziemy używać do naszego testu. Jeżeli to już zrobiliśmy, to możemy przystąpić do wykonania testu. Pierwszy krok to napełnienie naczynia ilością cieczy 50-70% tej ostatecznej objętości. Następnie, jeżeli to też jest konieczne, możemy dodać środki poprawiające jakość wody, a następnie nawozy mineralne. W trakcie dodatku nawozów mineralnych możemy uzyskać efekt obniżenia lub podniesienia temperatury wody. Jeżeli to nastąpi, trzeba odczekać, kiedy ta temperatura wody, roztworu już w tej chwili nawozu, osiągnie znowu temperaturę otoczenia. Oczywiście cały czas wszystko mieszamy przy każdym dodatku. W kroku następnym dodajemy preparaty zawiesinowe stałe. Jeżeli potrzebujemy zawiesinowe, to następnie zawiesinowe ciekłe, preparaty emulsyjne, preparaty służące do sporządzania roztworów i uzupełniamy do żądanej objętości. Jeżeli to jest zalecane, możemy również dodać adiuwanty. Przypomnę jeszcze raz, przy każdym dodatku naszą ciecz roboczą mieszamy.
żeby ocenić, czy uzyskana ciecz robocza po wymieszaniu naszych agrochemikaliów nadaje się do zastosowania, musimy odstawić ją na przynajmniej pół godziny, a po tym okresie czasu ocenić, czy jest ona jednorodna, czy nie wystąpiło wytrącenie osadu, wykłaczenie w objętości, wydzielenie oleju lub mocne spienienie. Jeżeli coś takiego nastąpiło, utrudni nam to wykonanie oprysku i taka ciecz nie powinna być zastosowana. Natomiast trzeba też zauważyć, że nawet jeżeli test zgodności zakończy się pomyślnie, czyli uzyskamy jednorodną ciecz roboczą w całej objętości, to nie daje nam to gwarancji, że w zastosowaniu już na uprawy nie uzyskamy jakichś niepożądanych efektów, ponieważ łączne stosowanie agrochemikaliów zawsze wiąże się z ryzykiem i należy do tego podchodzić w sposób ostrożny, bo nawet dobrze przebadane mieszaniny agrochemikaliów w niesprzyjających warunkach mogą wywołać niepożądany efekt.